kochani, witajcie w nowym vlogu. Jeśli jest trochę hałas, to dlatego, że mamy otwarte okno w hotelu, bo mamy duszno dosyć w pokoju. A jesteśmy już w Paryżu, tak jak zapewne widzicie po tytule. I mamy już dzisiaj sobotę, jesteśmy po śniadaniu. Coś tam nagrałam dla was, pokazałam wam śniadanko, także zobaczycie to teraz. Jesteśmy właśnie na śniadanku i mamy takie duże, duże wypasione śniadanie. Po jajecznicy, kawka po soku pomarańczowym. Tutaj mamy po croissancie i po bagietce oczywiście. Tam jakiś jeszcze chlebek, pieczywko, także na wypasie naprawdę. Mam nadzieję, że się najemy, bo naprawdę drugie to śniadanie, ale nie mogliśmy nic innego znaleźć, już jesteśmy bardzo głodni. Także na jutro się lepiej przygotujemy i znajdziemy coś tańszego, bo ceny to naprawdę szok. A przyjechaliśmy tutaj wczoraj, w sumie dosyć, no powiedzmy, że wcześniej około 4 już byliśmy chyba na miejscu, nie? Ale nie nagrywałam nic, dlatego że niestety się chorowałam i wczoraj bardzo, bardzo źle się czułam. Właśnie jeszcze nie wzięłam tych tabletek, muszę wziąć. Także pierwsze co to leżałam tutaj w bólach i ruszyliśmy do apteki, żeby kupić w ogóle jakieś leki, żeby mi pomogły. No i faktycznie mi pomogły. Byliśmy właśnie rano na śniadanku i zrobić zdjęcie takie poranne. Byłam trochę inaczej ubrana, teraz już jestem przebrana na kolejną stylówkę i ruszamy właśnie pod... Mamy taką... Mapkę sobie mniej więcej przygotowaliśmy pod Łuk Triumfalny, potem idziemy przez Champs-Élysées, pod Most Aleksandra, czyli po prostu takie tutaj wszystkie te pobliskie, w miarę pobliskie sprawy pozałatwiamy i obejdziemy atrakcje, dlatego że no chcemy sobie zrobić taki trip na nogach, a jutro, chyba że jeszcze dzisiaj się uda do Notre Dame dojść, no zobaczymy ile nam się zejdzie czasu, a jutro właśnie chcemy Notre Dame, jeśli dzisiaj go nie zahaczymy, dzielnicę, teraz nie krzyczcie na mnie, jeśli źle powiem, Montmartre, coś takiego. Także dzisiaj zabieram was ze sobą w drogę. Misja wspólne, zdjęcie udana, chociaż pod Łukiem Triumfalnym, bo nam ktoś zrobił, głośno strasznie przy tej ulicy, ktoś nam zrobił fotkę, także mamy chociaż jedną razem, jest, która nie jest selfie z Rosji, bo tutaj mamy Łuk z tyłu. A słuchajcie, ja mam na sobie dwa golfy, jak to pewnie widzicie, bo jest mi zimno. Tutaj mam szalik jeszcze, chociaż teraz słońce wyszło i jest w miarę, ale generalnie ten wiatr jest naprawdę mroźny. Jak już jesteśmy na Champs-Élysées, to oczywiście Sephora paryska musi być zaliczona. W ogóle tutaj jest tart w Sephorze. Patrzyłam już wcześniej, ale nie było w innej korektory, także zobaczymy, może tutaj się uda. Oczywiście mówię o Shape Tape. Nie wierzę w to, że to Tomek, słuchajcie, mnie namówił, żebym tyle rzeczy z tart kupiła. Wydam fortunę, ale uwaga, będzie super test podkładu dwóch korektorów, czyli sławnego oczywiście Shape Tape, po którego tu przyszłam, i jest jeszcze jeden nowy, który wydaje mi się bardzo mocno kryjący, no i tej świetnej paletki. Wiedziałam, że też wezmę, bo były inne palety, ale słyszałam o tej, że jest najlepsza jakościowo i też najbardziej mnie zainteresowała, bo jest inna, nie mam takich cieni, przynajmniej tych brokatów takich mocnych, także na pewno będzie super test. Teraz jesteśmy na takim moście, gdzie ludzie sobie wieszają kłódki. Taki, wydaje mi się, że to jest ten most miłości, ale nie jestem pewna, bo tak przypadkowo tu weszliśmy, ale tak mi się wydaje, skoro tutaj one są. Spójrzcie, ile tego jest. Wow, naprawdę dużo. My swoje nie zostawiamy, ale idziemy teraz w kierunku Louvre'u. I wydaje mi się, że w tamtą stronę. Teraz jesteśmy tutaj. To jest to. Grand Couvert, coś takiego. Także tak, a nie ma tutaj jeszcze Louvre. Louvre chyba w tamtą stronę. A, jest. Czyli musimy iść w prawo, bo teraz jesteśmy tutaj, mniej więcej. Przy tym wejściu, to musimy iść tu. Ale sobie przyjdziemy może przez środek. Co tego parku, tak o. No to chodź. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. Naprawdę pięknie, kurczę, jak słonecznie, ale mnóstwo, mnóstwo ludzi. Bo dzisiaj sobota, piękna pogoda. Tomek, nie łap tych Pokemonów. To on się zatrzymuje teraz co chwilę i podejrzewam, że w parku tak będzie, nie? Bo tutaj jest dużo. Tak? Nie. Czy ktoś z was jeszcze ma zajawkę na Pokemony? Ja nigdy nie miałam, ale wiem, że dużo osób miało jakiś czas temu, a teraz to już tak, coraz mniej osób, ale znam osoby, które jeszcze grają.
Spójrzcie, chciałam wam pokazać, co mam na paznokciach. To jest odcień, który idealnie, słuchajcie, wpisuje się zresztą do mojej stylizacji dzisiaj. Jest to Indigo z nowej kolekcji Santorini. Odcień o nazwie Maria Antonina, także no typowo francusko, nie dosyć, że nazwa, to jeszcze kolor, spójrzcie jak fajnie wygląda, w ogóle siedzimy sobie teraz, robimy taki mały piknik. Mam wrażenie, że za każdym razem jak przeglądam tą kolekcję Santorini z Indigo, to każdy kolor to jest mój ulubiony i nie mogłam kompletnie się zdecydować, jakiego użyć, ale ten to jest strzał w dziesiątkę i jak widzicie zrobiłam je w macie z matowym top coatem. Naprawdę przepięknie to wygląda. No i też skróciłam paznokci. Mam wrażenie, że do takiego intensywnego koloru wygląda to bardzo fajnie. Też są króciutkie, wygodne niesamowicie. Także jestem bardzo zadowolona tym razem, jak mi wyszły paznokcie. Siedzimy sobie teraz pod Louvrem, tak prawie, że w takim parku. Czy to jest za park? Nie wiem nadal. Chyba ten sam cały czas, tylko już takie przedłużenie, nie? No, chciałam wam pokazać, co mam na sobie, ale może tak słabo będzie widać. Mam te dwa golfy, co wam pokazywałam. Nie zwracajmy na to uwagi, słuchajcie, do tych spodni. Miałam mieć koszulę z tymi spodniami, a okazało się, że musiałam założyć dwa golfy, bo było mi za zimno, więc te koszule prawdopodobnie będą leżały. Chociaż mam nadzieję, że jutro założę jedną. Zmieniłam trochę fryzurę. Pomadka, którą mam na ustach, to jest MAC z kolekcji Bum Bum Bum. Za chwilę znajdę i wam pokażę. No i mam tak tą ramoneskę, która praktycznie do każdego zestawu mi teraz strasznie pasuje. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Biała ramoneska z Bershki za stówkę, także deal życia. No i te spodnie, które są po prostu przegenialne. Bardzo, bardzo mi się podobają. One są z Zary. I mam taką torebkę, o którą też było dużo pytań, jak pokazywałam na zdjęciach. I ta torebka jest z Reserved. Całe 60 zł, ściągnięta po Claudii, cukier, puder, także dzięki Claudia. I widziałam, że potem dużo osób też kupiło tą torebkę z mojego polecenia. No i okularki, cały czas Mango, moje ulubione, już wiele razy je pokazywałam. A no i zapomniałam powiedzieć, ale oczywiście chustka jest, miałam ją wcześniej na głowie, teraz sobie tutaj przywiązałam, bo związałam włosy trochę inaczej, jak teraz siedzimy, bo byłam bardzo roztrzypana, także zmieniłam chustę i ta chusta jest z tego, co pamiętam, z New Look, ale kupowałam już ją bardzo dawno temu w Londynie. Ale teraz wszędzie możecie kupić takie chustki, także na pewno coś podobnego znajdziecie, ale fajnie kontrastuje z kolorem tych spodni. No i dla zainteresowanych to jest ta pomadka, którą mam na ustach, taki bardzo ostry róż. I chciałabym bardzo wam powiedzieć, jak się nazywa, ale to jest, przeliteruję wam, TSK i potem drugie słowo TSK i wykrzyknik, jakieś takie ck, ck, coś takiego. Jakbyś to powiedział, Tomek? TSK, TSK. Ck, ck. Tak się nazywa właśnie ta pomadka. Także bardzo ciekawa nazwa, ale kolor prześliczny i super mi się tutaj akurat wkomponował. Jest i punkt docelowy. I bardzo ładnie tutaj jest tak architektonicznie, ale jakbym chciała jakieś zdjęcie czy coś, to wszędzie jest mnóstwo ludzi, zaczepiają, także trzeba uważać bardzo. Także to mogę wam doradzić, żeby uważać na siebie i na portfele, na aparaty i tak dalej, i tak dalej. Hej, wzięliśmy sobie naleśniki na obiadek. Później wam powiem w ogóle, jaką mieliśmy przygodę, bo był jakiś problem z metrem, więc kawał drogi musieliśmy iść piechotą z powrotem do domu, a byliśmy już bardzo daleko i bardzo zmęczeni i umieramy z głodu, także szybko jem. Mamy po naleśniczku z serem i po naleśniczku z Nutellą. Tomek ma z serem i z szynką, także będzie wyżera, na pewno będą dobre. Pachną pięknie i są gorące, także zabieram się za jedzenie, bo umieram z głodu. O, double vlogging. Dobra, Nikolaj. Poznajecie Nikolę? Hej. W końcu się spotkałyśmy w Paryżu, nie mogłyśmy się spotkać w Londynie, ani w Polsce. No i w końcu w Paryżu. Ani w Londynie, ani w Warszawie, jesteśmy w Paryżu. Tak, no. I się udało. Mateusz, Tomek. Kafe, tak. Kafe Pinocchio. Polecamy. Tak. Dzień dobry kochani, witajcie w niedzielę. Nie przygotowałam się i trochę świeci mi w oczy, bo myślałam, że nie będzie słońca i nie wzięłam okularów. W każdym razie my dzisiaj jesteśmy pod Notre Dame, już tutaj przyjechaliśmy. Zjedliśmy śniadanko tam blisko nas, już nie nagrywałam, żeby szybko, szybko zjeść, bo dosyć późno staliśmy. Wczoraj, tak jak wam pokazywałam, byliśmy z Nikolą i Mateuszem w restauracji? Nie, no w restauracji, ale tam... No, to nie był pub, to była restauracja, tylko po prostu siedzieliśmy sobie tam no, przy drinkach, tak po prostu towarzysko. I bardzo późno wróciliśmy, więc byliśmy tacy zaspani. Dzisiaj późno wstaliśmy, to znaczy późno, no po 8 chwila.
Ale zanim się wyszykowaliśmy, byliśmy oboje tak zaspani. Jeszcze dużo się nachodziliśmy, bo zrobiliśmy prawie 16 km wczoraj, więc nogi nas bolały i byliśmy zmęczeni, ale dzisiaj chętnie wyruszyliśmy. Pod Notre Dame jest przepięknie, w ogóle są piękne. Co to są za drzewa, jak one się nazywają? Nie wiem. Takie różowe, które wyleciało mi, wiedziałam jak się nazywają. Chodź tu stajmy. Teraz pokażę wam, jak pięknie akurat biją dzwony. O, tutaj spójrzcie, jak pięknie to drzewo wygląda. Ja zamiast katedrą to się zachwycam tym drzewem, bo jest przepiękne. Kilka tu jest takich drzew i sporo osób robi sobie tutaj zdjęcia przy nich, bo naprawdę wygląda to bosko. Gdyby nie było takich tłumów, to sama bym zrobiła chętnie. I tutaj mamy katedrę. Także no myślę, że punkt obowiązkowy jak się jest w Paryżu. Słuchajcie, to jest ironia. Co prawda bardzo pięknie się prezentują te drzewka na tle katedry, ale każdy podchodzi blisko, żeby zrobić zdjęcie drzewek, kwiatów. A katedry mało kto, także no powiem wam, że ciekawie, ale naprawdę nie dziwię się, bo też robiliśmy takie ujęcia, wiecie, samych tych kwiatów, bo przepięknie to się to prezentuje, naprawdę. No i pokażę wam jeszcze, jak wygląda katedra z przodu. O, znowu dzwonią. Z przodu jest jeszcze lepsza, jeszcze lepiej wygląda, ale spójrzcie na to, to wszystko ci ludzie tam i tu, aż dotąd, to jest kolejka, żeby wejść do katedry. No i jeszcze z daleka przepiękny widok na Sekwanę, na katedrę. Słuchajcie, jesteśmy w kawiarni Odette, tak jak wam mówiłam, że tutaj przyjdziemy, spójrzcie, jak tutaj jest fajnie. To jest taka kawiarenka tutaj, nie wiem czy widać. Chyba widać. W ogóle bardzo urokliwe miejsce, z daleka fajnie wygląda, ale to pokażę wam jak staniemy, bo przyszliśmy sobie, Tomek ma kawę. Ja mam sok 100% malinowy, stwierdziłam, że to jest zdrowszego teraz niż kawa. I Tomek, słuchajcie, Tomek vloger, bo porobiłam mu super foty właśnie tutaj. Także naprawdę świetne, muszę zajrzeć do niego na Instagram, bo na pewno wstawi, zmuszę go dzisiaj, żeby wstawił, bo sama mu wrzucę. Także naprawdę bardzo ładne, klimatyczne, urokliwe miejsce i ogólnie tutaj ta okolica Notre Dame. Ma takie fajne uliczki, nie? Takie właśnie, no, fajne, takie fajne. Ciasne, takie wiecie, no w klimacie takiego, no typowo Paryża. Bardzo mi się podobają. Kurczę, ta opaska średnio mi się tu układa, bo uszy mi wychodzą, słuchajcie. Ale no nieważne, nie wiem po co o tym mówię. W każdym razie mamy widok centralnie tutaj na Notre Dame, mimo że jesteśmy po drugiej stronie rzeki. Spójrzcie, tutaj sobie siedzimy, stolik, a tutaj na tym krawężniku jesteśmy. A tu, gdzie wam pokazuję stopą, to już jest ulica. I tutaj mamy widok, o proszę, piękny na Notre Dame. Podlinkuję wam to miejsce, albo po prostu wpiszcie sobie Odette Paris. Tam jest chyba ta nazwa, Odette się pisze. O, i tutaj jest nawet adres tam u góry. Nie wiem, czy widać. O, teraz możecie zobaczyć, tu jest adres, także możecie sobie zapamiętać, bo naprawdę super miejsce, także jeśli będziecie tutaj w okolicy Notre Dame, to koniecznie przyjdźcie, bo naprawdę bardzo fajnie. Za chwilę wam pokażę jeszcze z daleka, jak wstaniemy. Tak wygląda to miejsce z zewnątrz. No, sami przyznajcie, że naprawdę klimat mega, taki trochę filmowy, nie? Tak jak scena z filmu, jak tutaj się siedzi. Tutaj uliczka, pokażę trochę uliczki. Dobrze, Tomek, pokażę trochę uliczki. Spójrzcie, właśnie o tym mówiliśmy, jak tutaj jest fajnie. Fajnie tak po prostu pokręcić się i podkrywać takie miejsca. Nawet jak wiecie, no nie przygotowaliście się na to wcześniej, nie spisaliście sobie listy tych miejsc, ale tutaj jest mnóstwo takich właśnie fajnych, ciekawych zaułków, które można po prostu sobie odkrywać, pospacerować i odkrywać, jak tutaj jest naprawdę fajnie. Wszystko ma taki swój urok. Dobrze. Słuchajcie, kochani, jesteśmy w dzielnicy, w której jest bazylika, jeśli dobrze mówię, to Sacré-Cœur, coś takiego, tak, jakoś tak to się nazywa, poprawcie mnie, jak to się powinno wypowiadać. I chciałam wam pokazać, bo byliśmy tutaj w tej restauracji na włoskim jedzeniu tutaj, co leży palcem. Ale chciałam wam tylko dać znać, że jakbyście tutaj byli, to no nie jest jakaś to taka super fancy restauracja, ale jedzenie włoskie jest smaczne. Jedliśmy pizzę i lasagne, naszło nas strasznie na włoskie jedzenie. Mi się chciało pizzę, Tomkowi jakiś makaron, więc zjedliśmy tutaj. Nie jest tak bardzo drogo jak w innych restauracjach, ale obsługa jest taka sobie. Musimy tylko się ogarnąć w którą stronę, żeby dobrze iść. Ale jesteśmy bardzo najedzeni, więc ciężko będzie, bo tu się idzie pod górę. Więc może być... Czekajcie, bo... Weź zobacz, co? Gdzie mamy iść, bo ja zaraz będę tutaj się zderzać z ludźmi. Bardzo dużo ludzi jest. Zrobiło się ciepło, jak widzicie, jestem bez kurtki. Nie wiem, czemu w tym aparacie zawsze jestem taka blada.
Zmiana stylówki była. I jedziemy jeszcze później na Moulin Rouge. I chciałam zrobić jakieś zdjęcie właśnie takie z czarną pomadką, z czerwoną pomadką na ustach tam. Dlatego też szybka przebiórka, mam na sobie sukienkę. Ale jestem najedzona. Ty też? No. Będzie ciężko wchodzić, bo tutaj się wchodzi pod takie wzgórze właśnie w tej dzielnicy na tą bazylikę. Żeby wejść, to trzeba iść pod górkę. Także za chwilę wam pokażę, gdzieś tutaj już tak będzie widać bardziej, nie? Że to na samą górę się idzie. Spójrzcie, jesteśmy już pod bazyliką i tutaj mamy super darmowe widoki na panoramę Paryża. Także naprawdę bardzo fajny widok. No, przyznaję, że warto było się wspinać, bo tam aż stamtąd się wspinaliśmy. Nie wiem, czy dobrze pokazuję. No, z samego dołu w każdym razie. Także no, kawałek jest, ale nie jest źle. Wcale nie jest jakoś tak super dużo tych schodów. Da się spokojnie wejść piechotką, bo też jeździ jakaś kolejka. Ale nie opłaca się, nie? Raczej kolejko. Nie wiem, ile kosztuje, ale bez sensu, bo nie jest aż tak dużo tych schodów, aż tak się człowiek nie namęczy. Także tak to wszystko pięknie wygląda. Za chwilę wam pokażę jeszcze bazylika z tamtej strony. No i tak wygląda bazylika. Słuchajcie, trzeba się pilnować, bo tutaj jak widzicie jest mnóstwo ludzi i pełno tych takich sprzedawców nie wiadomo czego. Tak, kłódek na przykład. Tak, bo tutaj ludzie przypinają kłódki. No, super to wygląda, przyznaję. Spójrzcie, jaka super miejscówka. I to też jest niedaleko tej bazyliki, możecie zapamiętać sobie nazwę, jeśli chcecie zobaczyć, ale naprawdę ekstra. Tam macie oczywiście widoczek, a tutaj bardzo klimatyczne miejsce. Nie wiem w sumie, czy to jest kawiarnia, restauracja chyba. A nie, no jest, kafe, restaurant. Hejka, my już jesteśmy w domu. Pochodziliśmy jeszcze trochę, byliśmy na spacerku, znaczy w domu, co ja gadam? Jesteśmy już w hotelu, to miałam na myśli. Pochodziliśmy jeszcze trochę, w ogóle zapomniałam na tym Moulin Rouge cokolwiek nagrać. Musicie mi wybaczyć, bo no nie wiem, jakoś tak szybko porobiliśmy fajne fotki, pochodziliśmy trochę i potem wchodzimy do metra, a mi się przypomniało, że nic nie nagrałam. Teraz wieczorkiem chodziliśmy sobie jeszcze tutaj wokół wieży, też trochę narobiliśmy kilometrów, bo znaczy wokół wieży, generalnie no tak, no w okolicy wieży, ale tak sporo się nachodziliśmy, ale chciałam wam pokazać, kupiliśmy prawie 16 km. Znowu? Prawie no. Tyle? Prawie 16 km. Wczoraj tak samo. I dzisiaj znów. Także no to się nachodziliśmy. No i dzisiaj już jest nasz ostatni wieczór. Chciałam wam pokazać, kupiłam no już wczoraj co prawda, ale takie małe pamiątki, czyli tylko wieżyczkę taką, no taką miniaturkę wieży, żebym miała do postawienia gdzieś tam sobie ładnie w domu. I ona chyba kosztowała 5 euro, nie? W końcu. Patrzyliśmy na jakieś inne, w ogóle wszędzie były po 11, po ileś tam, te świecące takie były po, w ogóle po 80 chyba euro, ale mi się podobała taka zwykła, prosta, bardzo ładnie wygląda i nie, też nie za duża i kupiliśmy magnesy, potrzebowaliśmy 4 i te mi się najbardziej podobały, takie w tym stylu, takie malowane. Kupiłam 2 takie same, bo bardzo mi się spodobały, jeden idzie dla nas do naszej kolekcji, a reszta do rozdania tam dla babci, dla rodziców i tak dalej. Nie za dużo, bo ja jestem tego zdania, że nie ma co zbierać tego wszystkiego, zagracać sobie domu, ale naprawdę są bardzo ładne te magnesy. No ten jest moim ulubionym, ale te wszystkie piękne są. No i ja się z wami żegnam taką twarzą z całego dnia zmęczoną i biorę się za pakowanie, bo już siedzimy tutaj w tym hotelu od godziny chyba i nie możemy się zebrać z pakowaniem. Ja trochę już otworzyłam niby torbę, ale jeszcze za bardzo tam nie popakowałam, także kończę, bo jutro trzeba rano wstać i nie będę już nagrywała na pewno, bo no nie ma co drogi powrotnej. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Zostawcie kciuka do góry, jeśli wam się podobał i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa, pa!